Na giełdach jest bardzo czerwono. Wiele osób mówi już o zakończeniu hossy, o śmierci bitcoina i to nie pierwszej już śmierci. Czy to faktycznie śmierć? Na to pytanie postaram Ci się odpowiedzieć w tym odcinku. Zapraszam. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was w czerwieni na rynku kryptowalutowym. Wszystko praktycznie jest na czerwono. Jak możemy zobaczyć Bitcoin kosztuje 55 210 dolarów i jest teraz na nieco więcej niż 3% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. I praktycznie wszystko mamy na minusie. Tutaj nieliczne tylko tokeny takie jak FIL, TETA, TETA nawet na 17% plusie i IOTA. Też na ładnym plusie, ale resztę mamy na czerwono. Mieliśmy bardzo duże spadki na bitcoinie i o tych spadkach właśnie chciałem z wami dzisiaj porozmawiać i przedstawić wam opinię ekspertów, która krąży po internecie oraz analizę z serwisu Glassnode. Mniej więcej wam wytłumaczyć jak sytuacja teraz wygląda. Ale zanim do tego przejdziemy możemy zobaczyć na Coinmarketcap. Że jak dla mnie bardzo dobrze dominacja bitcoina spadła poniżej 60%, wynosi ona teraz 59,8%. Oby tak dalej. Ja chcę, żeby ta dominacja spadała jeszcze bardziej. A kapitał przechodził w altcoiny. Market cap całego świata kryptowalut jest na ponad 3% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jak możemy zobaczyć, bitcoin w ciągu ostatnich 7 godzin dni jest na niecałym 0,5% na minusie, ale to dlatego, że to jest równo do ceny 7 dni temu. Jak sobie wejdziemy na wykres bitcoina możemy zobaczyć, że mieliśmy spadek nawet do 53,5 tysiąca dolarów. Tak, 53 476 tysiąca dolarów z ceny blisko z ceny ponad 58 tysięcy dolarów, co daje nam spadek ponad 8% w przeciągu zaledwie jednej doby. Także mieliśmy bardzo duże spadki na bitcoinie, bardzo dużą wyprzedaż bitcoinów na giełdach. I jak wejdziemy sobie w market cap świata kryptowalut, to widzimy praktycznie identyczny wykres. Czyli te dwa dołki, które były na Bitcoinie, i spadek ceny od 22 marca do 23 marca, i teraz delikatne odbicie w drugą stronę. No i Bitcoin też teraz się trochę odbił, ponieważ z 53 tysięcy wzrósł na ponad 55 tysięcy dolarów. Widziałem już na Facebooku, że wszyscy opisują, że jest to koniec Hossy, że Bitcoin już umarł. Zaraz będą kolejne filmy na YouTubie o śmierci Bitcoina. Chociaż, moim zdaniem, to jeszcze nie jest czas na tą śmierć. Chciałem wam pokazać parę pozytywnych i parę negatywnych wskaźników z serwisu Glassnode. Ale zanim przejdę do omawiania tamtych wskaźników, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących i na pewno pomoże ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcje, jak założyć sobie takie konto. A linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Jakim jest kolejna śmierć Bitcoina? Przejdźmy zatem do Glassnode. Jak możemy zobaczyć Stock to Flow jest na przyzwoitym poziomie. Nie zwiastuje jeszcze końca hossy. Jak możecie zobaczyć jest on na taki ciemny, niebieski i taki sam kolor był mniej więcej w maju 2017 roku, co oznacza, że przed Bitcoinem było jeszcze kilka ładnych miesięcy, ponad pół roku wzrostów. W tym momencie mamy właśnie taki zielony, ciemnozielony kolor, co może sugerować oczywiście, że jeszcze kilka miesięcy. Wzrostów będziemy mieli na Bitcoinie. Ale pamiętajcie, że te wskaźniki nie muszą grać idealnie tak samo, jak grały w 2017 roku, kiedy zakończyła się ówczesna HOSSA. Przejdźmy, przejdźmy teraz do, do Realized Cup Hold, i na tym wykresie możemy zobaczyć, że HOSSA w 2017 roku miała trzy takie mocne wybicia według tego wskaźnika. Pierwszy, pierwsze wybicie Drugie wybicie i trzecie największe wybicie. Pokazuję Wam ten wykres, ponieważ krąży on cały czas na Twitterze i chciałem go dla Was omówić. Poprzednia Hossa w 2013 roku też możemy zobaczyć trzy takie wybicia. To pierwsze, co prawda takie nie, nie największe, ale drugie i trzecie już bardzo, bardzo duże. Oraz rok 2011 mamy raz, dwa i trzy. W tym momencie mamy nie wiem jak to liczyć, czy jeden i drugi, czy, to jest dopiero, czy ten drugi dopiero będzie się kreował, ale tak naprawdę mamy jedno takie porządne, duże wybicie, i to nawet nie na takiej wysokości co miało to miejsce w 2017 roku, ale jak możemy zauważyć, tendencja tych wybić jest spadkowa. Zobaczcie, że ta linia porusza się w dół, i tak samo możemy mieć właśnie w tej hoście w tym roku, że te wybicia będą analogicznie mniejsze niż. Na poprzednich hossach. Także to trzeba mieć na uwadze. Co jeszcze warto przeanalizować, to zawartość portfeli hodlerów kryptowalutowych. Jak możemy zobaczyć, weźmy sobie od sierpnia 2017 roku, kiedy była hossa na bitcoinie ostatnia. Jak możemy zobaczyć, teraz mamy powolny wzrost od ostatnich paru miesięcy, od stycznia, powolny wzrost tych oto portfeli. To są portfele, które mają Balans większy niż jedna setna bitcoina. Także tutaj widać, że te małe portfele się nie wyprzedają. Jeżeli popatrzymy na portfele, które mają więcej niż na portfele, które mają więcej niż 1 dziesiąta bitcoina, to również możemy zaobserwować cały czas wzrost tych portfeli. Tu mieliśmy spadek przez listopad i grudzień i od stycznia z powrotem wzrost tych portfeli. Także te portfele, które mają więcej niż 1 dziesiątą bitcoina, również się nie wyprzedają. Portfele z ilością większą równą 1 bitcoin widzimy trochę się ten wykres tu wypłaszczył. A tak naprawdę przez ostatnich parę dni mieliśmy tutaj taki mały dołeczek, ale te dołki są praktycznie wszędzie, także nie ma co nim się za bardzo przejmować. Ważne jest to, że wykres się wypłaszcza i te bitcoiny i te portfele nie pikują w dół, tak jak na wykresach, które zaraz wam pokażę. I jest to wykres z adresami, które mają więcej niż 10 bitcoinów. Jak możecie zobaczyć, od grudnia, czyli od momentu, kiedy małe portfele, wskaźnik z małymi portfelami zaczął Rosnąć do góry, to portfele z balansem powyżej 10 bitcoinów zaczynały spadać w dół. Nie są to wielkie spadki, ponieważ tutaj mieliśmy portfeli 154 421, a dzisiaj aktualnie mamy ich 148 570. 570, także nie są to ogromne spadki, ale jak możemy zobaczyć, wykres długo, długo już był wypłaszczony i szedł sobie bokiem, a teraz mamy już tendencję spadkową, czego nie można powiedzieć o portfelach, które mają więcej niż 100 bitcoinów i. Ten wykres idzie w dół praktycznie od marca 2017 roku, czyli od tamtej pory te portfele były albo dzielone na portfele mniejsze, albo te bitcoiny były wyprzedawane. Spójrzcie tylko na portfele z ilością większą lub równą 1000 bitcoinów. Już nie będę porównywał do hossy w 2017 roku, ale przybliżymy sobie ostatnich powiedzmy 3 miesiące. Jak możecie zobaczyć, mieliśmy wielkie wybicia od grudnia zeszłego roku mieliśmy wielkie wybicia portfeli, które mają balans większy lub równy 1000 bitcoinów, ale niestety w połowie, nawet nie w połowie, tylko na początku lutego, tak szybko jak te portfele przybywały, tak szybko zaczęły spadać. I praktycznie dobiliśmy do tego poziomu, co byliśmy w grudniu 2020 roku. I ostatni wskaźnik, jaki chciałem Wam pokazać, to portfele z ilością większą niż 10 000 bitcoinów. I tu również, jak przybliżymy sobie ostatnich parę miesięcy, to możemy zobaczyć, że analogicznie od listopada ilość tych portfeli cały czas spada. Wniosek z tego taki, że grube portfele na pewno wyprzedają swoje bitcoiny, a małe portfele je akumulują. Ale czy te małe portfele, nowi użytkownicy będą w stanie wykupić wszystkie bitcoiny i jeszcze podnosić cenę od wielorybów? Moim zdaniem nie. Dlatego warto. Zaglądać na te wykresy i tymi wykresami również się sugerować, czy ta hossa dobiega końca. Chociaż chciałem też zaznaczyć, że liczba, użytko liczba nowych użytkowników na giełdach jest teraz bardzo wysoka, ponieważ według statystyk jest to około 100 tysięcy nowych użytkowników na giełdach dziennie. Także widzimy, że tych użytkowników jest bardzo, bardzo dużo. Przejdźmy teraz trochę do predykcji na temat ceny Bitcoina i na temat świata kryptowalut przez analityków znanych w mediach społecznościowych. Pierwsza informacja, jaką chciałem wam przekazać, to, że zostało zlikwidowanych pozycji long, czyli pozycji długich na giełdach w wysokości 1,5 miliarda dolarów. A kto na tym zarobił? No, oczywiście, giełdy. Jak widać na tym obrazku, większość likwidacji pochodziła z bitcoina na kwotę prawie 1 miliarda dolarów, po czym większość z nich była również pozycjami długimi. W sumie długie pozycje, likwidacja długich pozycji wynosiła około 1,5 miliarda dolarów, a krótkich 165 milionów. Jak to prawie zawsze bywało, większość likwidacji, czyli ponad 53%, miała miejsce na platformie Binance Futures, a następnie Bybit i Huobi. Największy pojedynczy nakaz likwidacji miał miejsce na Huobi i była to pozycja Bitcoina o wartości nominalnej 10 milionów dolarów, ponad 10 milionów dolarów. W każdym razie w chwili pisania tego tekstu cena Bitcoina była nieco poniżej 55 tysięcy dolarów, podczas gdy jego dominacja została zmniejszona, tak jak mówiłem, do 59,7%. A tutaj z kolei mamy kolejną informację, według Svena Henricha z Nordman Trader, Bitcoin złamał swój zwyżkowy trend. Jest to oczywiście opierane tylko i wyłącznie na analizie technicznej, ale tak jak sam twierdzi, taki techniczny obraz może sygnalizować potencjalne odwrócenie trendu wzrostowego na niedźwiedzi pomimo silnych nastrojów i fundamentów. Warto też mieć tą informację na uwadze. A kolejną informacją jest kolejne dwie oznaki, że nie jesteśmy jeszcze na szczycie cyklu bitcoina. I tutaj jest mowa o wskaźniku store of value status. I według firmy analitycznej CryptoQuant, prędkość, prędkość bitcoina jest miarą szybkości, z jaką bitcoin krąży w gospodarce. Innymi słowy, pokazuje, czy podstawowa kryptowaluta jest generalnie używana jako środek płatniczy. Wtedy w sieci występuje duża aktywność, lub jako magazyn wartości, a wtedy. Jego aktywność jest dużo niższa. Najnowsze dane firmy wykazały, że prędkość zaczęła rosnąć w połowie 2020 roku i osiągnęła nowy dwuletni rekord. Niemniej jednak, nadal jest daleko od szczytów podczas poprzednich cykli byków z 2013 oraz 2017 roku, co sugeruje, że w bieżącym okresie jest jeszcze dużo więcej miejsca na wzrosty dla bitcoina. Tak jak wam powiedziałem, na podstawie analizy Glassnode też bardzo dużo wskaźników pokazuje, że jeszcze hossa przed nami, że Bitcoin ma jeszcze bardzo dużo miejsca na wzrosty. Jednak jak wieloryby się wyprzedadzą, a nie będzie na tyle ulicy, żeby te Bitcoiny skupywać jeszcze po wyższych cenach, to o wzrostach możemy zapomnieć. Także weźcie pod uwagę, że takie analizy są opierane na podstawie przeszłości. Kolejną wiadomością, o której chciałem wam powiedzieć, jest właśnie na temat wielorybów oraz instytucji, którzy trzymają się Bitcoina pomimo korekty. I według ostatnich danych firmy analitycznej Sentiment inwestorzy w tej chwili ignorują 7-8% korektę bitcoinów i gromadzą je, aby usunąć je z giełd. Dodatkowo, chiński dziennikarz kryptograficzny Colin Wu przeanalizował dane dostarczane przez dostawcę danych CryptoQuant i podzielił się tym, że pomimo obecnej korekty Bitcoina, która miała miejsce od 14 marca, inwestorzy detaliczni i instytucje finansowe nadal hodlują swoje Bitcoiny zamiast je sprzedawać. Mimo to handel bitcoinami nie został całkowicie zatrzymany, ale 93% odbywało się za pośrednictwem giełd OTC, czyli poza transakcje pozagiełdowe, a nie na scentralizowanych giełdach. Wiele osób sugeruje się wskaźnikiem z Glassnote, że na giełdach jest coraz mniej bitcoinów, ale zauważcie, że 93% sprzedaży miało miejsce za pośrednictwem giełd właśnie OTC. To też jest bardzo ważna wiadomość. A teraz kolejna dobra informacja i według Jordana Belforta, wilka z Wall Street Bitcoin może urosnąć do 100 tysięcy dolarów. Tutaj oczywiście jest odniesienie tylko i wyłącznie do analiz, i wcześniej analitycy zauważyli, że rynek jest jeszcze wciąż na wczesnym etapie, mimo że Bitcoin istnieje już od dekady. Pierwsza faza transformacji rynkowej, zgodnie z analizą, zakończyła się w 2017 roku, kiedy inwestorzy indywidualnie doprowadzili ceny do nowych maksimów. Druga faza rozpoczęła się w 2020 roku, kiedy Bitcoin rozpoczął długoterminowy wzrost, który spowodował wzrost cen do nowych szczytów i mieliśmy okazję je obserwować niedawno. Ta faza jest dopiero na początkowym procesie i może trwać dłużej prawdopodobnie znacznie dłużej niż poprzednia trzecia faza. Jak twierdzą niektórzy analitycy, byłaby napędzana większym zainteresowaniem instytucjonalnym, ale nastąpiłoby to po tym, jak bitcoin osiągnął lepsze wyniki niż waluty cyfrowe wspierane przez różne rządy. Tak jak powiedziałem, należy pamiętać, że to wszystko ma charakter spekulacyjny i że rynek może podążać w zupełnie innym kierunku. Jednak moje oczy pozostaną na bitcoinie. Joseph Powell z Krakena mówi, że bitcoin z łatwością osiągnie milion dolarów. Jest to trochę naciągana historia, ale zapraszam do obejrzenia tego reportażu. Jest on umieszczony na dailyhodl.com. Bardzo ciekawe rzeczy tam opowiada. Jednak możemy zobaczyć, że bardzo wielu analityków twierdzi, że będziemy mieli jeszcze duże wzrosty na bitcoinie, a jeżeli wszyscy twierdzą, że będziemy mieli wzrosty, to będziemy mieli spadki. I na koniec możemy zobaczyć, że Jim Cramer z CNBC mówi, że Bitcoin jest najlepszym ubezpieczeniem przed boomem po COVID-zie. Były menadżer w funduszu hedgingowego Jim Cramer powiedział podczas niedawnego wywiadu, że najlepszym sposobem przygotowania się na nadchodzący boom po covid jest kupno Bitcoina. Cramer jest gospodarzem programu CNBC, jest także współzałożycielem innego programu, a także współzałożycielem Finansowego serwisu informacyjnego The Street. I co ciekawe, możemy tu przeczytać, 10 września 2020 roku Antony Pompliano, zwany również jako Pomp, który jest współzałożycielem Morgan Creek Digital, a także gospodarzem The Pump Podcast, powiedział 370 tysiącom obserwujących na Twitterze, że udało mu się przekonać Kramera kupić trochę bitcoinów. Najwyraźniej podczas niedawnego wywiadu podcastowego z Kramerem. Pamiętajcie, że to są tylko predykcje innych ludzi, że to są tylko analizy, które są interpretacją przeszłości bądź bądź wykresów z przeszłości, a rynek, tak jak już wcześniej mówiłem, może pójść całkiem w inną stronę, ale ja jeszcze wierzę w ten rynek, wierzę, że Bitcoin jeszcze urośnie. W tym odcinku to będzie wszystko. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji. Oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.